Dziękuję wszystkim za przybycie i za okazane zainteresowanie. Wystąpienie moje dotyczyć będzie, jak już zostało powiedziane, tematu tak zwanej anarchii rynkowej, który to temat jest tematem nieodmiennie popularnym i nieodmiennie kontrowersyjnym wśród tak zwanych kręgów wolnościowych, czy około wolnościowych. Ja osobiście uważam, że ta popularność jego i kontrowersyjność bierze się z tego, że ten temat jest niejako pewnym ostatecznym kamieniem probierczym, czy też papierkiem lakmusowym, który sprawdza, jak daleko zdaniem danej osoby można posunąć, poprowadzić te wszystkie argumenty i natury moralnej, i natury ekonomicznej, które to argumenty wzmacniają, jak gdyby te wszystkie wartości liberalne, czy też libertariańskie, takie jak bezwarunkowy szacunek dla wolności osobistej, bezwarunkowy szacunek dla swobody działania, swobody zrzeszania się, swobody wymiany dóbr i usług i tak dalej. I większość z Państwa pewnie zna, większość, może wszystkie te argumenty, wszystkie to może nie, bo ich jest bardzo dużo, ale tak dla porządku chciałbym w bardzo dużym skrócie te właśnie argumenty tutaj przytoczyć. Czyli mamy argumenty ekonomiczne, a wśród nich między innymi argument Misesowski, który twierdzi, że tylko tam, gdzie mamy do czynienia z bezwarunkowym poszanowaniem praw własności prywatnej, tam tylko mamy do czynienia ze swobodną wymianą tytułów własności, w związku z tym mamy do czynienia ze swobodnym wykształcaniem się stosunków wymiany, czyli cen. Dzięki temu mamy pewną jednorodną skalę liczebników głównych, jednorodną skalę wartości wymiany opartą na liczebnikach głównych, dzięki czemu możemy porównywać zyski i straty płynące z dowolnej transakcji gospodarczej i dzięki temu racjonalnie alokować zasoby. Mamy tutaj w tej kategorii argument hajekowski, mówiący, że tylko tam, gdzie mamy pełne poszanowanie własności prywatnej i wolności osobistej, tam mamy do czynienia z wykształcaniem się pewnego rodzaju horyzontalnej struktury niezależnych ośrodków decyzyjnych, które mogą w pełni swobodnie agregować rozproszoną w społeczeństwie informację, zwłaszcza informację o charakterze utajonym czy silnie kontekstowym, związanym ze szczegółowymi okolicznościami miejsca i czasu. Mamy tam argumenty, bardzo stary argument, jeden z najstarszych z tej kategorii, argument smithowski albo smithowsko-milowski, mówiący, że tylko tam, gdzie mamy do czynienia z pełnym szacunkiem dla wolności osobistej i własności prywatnej, tam się wykształca konkurencyjna struktura pobudek, która sprawia, że ceny produktów muszą spadać, natomiast ich jakość musi rosnąć i swoje potrzeby my jesteśmy w stanie zaspokoić tylko wtedy, kiedy jak najskuteczniej i jak najtaniej zaspokajamy potrzeby cudze. Jest tam argument bombawerkowski, który mówi, że tylko tam, gdzie mamy do czynienia z pełnym poszanowaniem dla swobody działania i dla własności prywatnej, tam tylko możemy jako właściciele rozmaitych aktywów angażować się w bardziej okrężne, bardziej kapitałochłonne procesy produkcyjne i w związku z tym postępuje akumulacja dóbr kapitałowych, a tym samym wzrost krańcowej produktywności pracy, wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy i tak dalej. Także to jest kilka przykładów takich argumentów ekonomicznych. Są też analogiczne argumenty natury moralnej, tylko pełne poszanowanie dla wolności osobistej i własności prywatnej jest zgodne z poszanowaniem dla praw naturalnych. Każda inicjacja agresji wobec wolności i własności drugiego oznacza, że przyznaliśmy sobie te same prawa naturalne, których odmawiamy drugiemu, co nas wikła w pewnego rodzaju sprzeczność logiczną. Są argumenty utylitarne, które są de facto tymi argumentami ekonomicznymi, które już przytoczyłem, połączonymi z paroma podstawowymi, zdroworozsądkowymi przesłankami natury moralnej, mówiącymi, że bogactwo jest lepsze od biedy, możliwość zaspokojenia większej liczby swoich potrzeb jest lepsze niż możliwość zaspokojenia mniejszej liczby swoich potrzeb i tak dalej. Są argumenty natury eudaimonistycznej czy arystotelesowskiej, mówiące, że tylko tam, gdzie szanujemy nawzajem swoją wolność osobistą i własność prywatną, tam możemy swobodnie na zasadzie prób i błędów kształtować pewne pozytywne przymioty charakteru, intelektualne, moralne, estetyczne i tak dalej. Tym samym się spełniamy w swoim człowieczeństwie. Dążymy do tego arystotelesowsko rozumianego stanu szczęśliwości, który właśnie osiągamy poprzez wykształcenie w sobie pewnej jedności cnót czy pozytywnych przymiotów charakteru i tak dalej. Więc jest pełno tych argumentów i teraz
ten spór, czy to pytanie o tą tak zwaną anarchię rynkową, to jest pytanie, to jest spór o to, jak daleko te argumenty sięgają. To jest spór o to, czy istnieją takie obszary ludzkiej działalności, gdzie te argumenty nie znajdują zastosowania. Zwłaszcza jeśli uznamy, że to są najważniejsze obszary ludzkiej działalności. Być może te, których sprawne funkcjonowanie jest warunkiem sine qua non wykształcenia się w ogóle jakichkolwiek innych obszarów ludzkiej działalności, gdzie właśnie te argumenty są w stanie obowiązywać. No i tymi tutaj najbardziej newralgicznymi obszarami działalności społecznej są obszary takie jak praworządność, obronność, sądownictwo i tak dalej. Ktoś, kto uważa, że te obszary jak gdyby można wyjąć z tego obszaru obowiązywania tych wszystkich argumentów, które przytoczyłem, ten będzie przeciwko tej tak zwanej anarchii rynkowej. Ten, kto uważa, że można również w tych obszarach te właśnie argumenty, które wymieniłem, stosować, ten uzna, że jest to pożądany stan rzeczy, do którego należałoby dążyć. I teraz ja bym nie chciał, żeby... Inaczej, ja bym chciał ten wykład mój wprowadzić na nieco bardziej zaawansowany poziom. Nie chciałbym w tym wykładzie opisywać instytucjonalnej struktury tej tak zwanej anarchii rynkowej, czyli nie chciałbym na przykład opowiadać o tym, jak to konkurujące ze sobą agencje arbitrażowe muszą wydawać bezstronne i sprawiedliwe wyroki, ponieważ jeśli nie będą ich wydawać, to będą poddawane ostracyzmowi ze strony klientów. Nie chciałbym mówić o tym, że agencje obrony musiałyby być tak naprawdę w tego rodzaju systemie agencjami obrony, a nie jakimiś takimi quasi-mafijnymi agencjami atakującymi innych, że one musiałyby się ograniczyć do tej funkcji defensywnej, a nie do funkcji ofensywnej, bo jako, że w tym systemie każdy w pełni sam ponosi koszty swojej działalności, to jeśli by chciały być agencjami ofensywnymi, to musiałyby zwiększyć składki dla swoich klientów, a to by osłabiło ich pozycję konkurencyjną i tak dalej. Innymi słowy, nie chciałbym opisywać tych, być może większości z Państwa znanych argumentach, które stanowią de facto opis tego, jak te wszystkie wcześniejsze argumenty, zwłaszcza natury ekonomicznej, by się stosowały do tego właśnie obszaru, jakim jest obszar obronnościowy i sądowniczy, czy też arbitrażowy, bo to jest, wydaje mi się, temat stosunkowo dobrze przerobiony, znany, opisany w literaturze powstającej już od plus minus 50 lat. Dużo też w internecie można znaleźć tego rodzaju wykładów. Więc ja bym nie chciał mówić o tym, jak te argumenty ekonomiczne i te argumenty moralne by znajdowały w jaki sposób one by znajdowały zastosowanie w tym obszarze, czy w tych obszarach, do jakich zalicza się sądownictwo i obronność, tylko bym się chciał skupić na paru argumentach, można by je nazwać argumentach natury filozoficzno-prawnej, które starają się właśnie podważyć zasadność obowiązywania tego całego zbioru argumentów do tych konkretnych obszarów. Ja przygotowałem trzy tego rodzaju argumenty, moim zdaniem najbardziej ciekawe, najbardziej godne uwagi, które chciałbym tutaj opisać i które chciałbym odeprzeć. Pierwszy tego rodzaju argument to jest argument związany z taką dyscypliną wiedzy, czy z taką szkołą badawczą, która się nazywa konstytucyjną ekonomią polityczną. Najwybitniejszym jej przedstawicielem jest prawdopodobnie James Buchanan, noblista, albo James Buchanan i Gordon Tallock, Gordon Tallock nie był noblistą, ale był częstym współautorem, takim najbardziej znanym współpracownikiem Buchanana. I to jest taki argument, no można go nazwać właśnie argumentem konstytucyjnym. I ten argument, czy też kontrargument brzmi następująco. W tego rodzaju systemie, tej tak zwanej anarchii rynkowej, nie obowiązywałaby żadna, nie istniałaby tam żadna taka oprawa konstytucyjna. Nie byłoby tam żadnego powszechnie obowiązującego zbioru reguł, zasad, zakazów i nakazów, który by mógł obowiązywać wszystkich, włącznie z tymi wszystkimi konkurującymi ze sobą agencjami obrony i arbitrażu, i który mógłby krępować ich wszystkie potencjalnie niepożądane działania. Także to jest taki argument, który mówi, że jakiś odgórnie, w sposób monopolistyczny, narzucony
system, czy też zbiór ograniczeń konstytucyjnych jest warunkiem niezbędnym tego, żeby powstały pewne ramy instytucjonalne, w obrębie których te konkurujące ze sobą agencje ochrony, czy też agencje arbitrażowe mogą współistnieć i działać w sposób naprawdę efektywny. I na ten argument można odpowiedzieć w sposób następujący. Przede wszystkim ten argument opiera się na pewnej dwuznaczności. On się opiera na dwuznaczności w zakresie tego, jak definiujemy słowo konstytucja. Bo z jednej strony konstytucja to rzeczywiście może być pewnego rodzaju formalny dokument, najwyższy akt prawny, który w sposób taki bezpośredni, explicite wyszczególnia pewnego rodzaju reguły, zasady, nakazy i zakazy, których ta cała instytucjonalna oprawa sądowniczo-obronna ma się trzymać i która stwarza pewne ograniczenia ich potencjalnie niepożądanych działań. Ale istnieje też drugie znaczenie słowa konstytucja, nieco starsze, takie można powiedzieć bardziej organiczne, czy też biologiczne, quasi-biologiczne, czyli konstytucja rozumiana jako zespół, zbiór cech czynnościowych danego organizmu, w tym danego organizmu społecznego. I w tym sensie możemy mówić o konstytucjach różnych społeczeństw, gdzie żadne formalne, najwyższe akty prawne nie istnieją. Na przykład konstytucje w pierwszym tego słowa znaczeniu miał Związek Sowiecki. I konstytucja Związku Sowieckiego gwarantowała wolność sumienia, wolność wyznania, wolność zrzeszania się, nietykalność cielesną, wolność słowa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Zjednoczone Królestwo nie ma żadnej konstytucji rozumianej jako najwyższy dokument prawny, formalny, spisany, taki, do którego można się odwoływać, do konkretnych jego ustępów i tak dalej. A mimo to myślę, że nikt nie zakwestionowałby tezy, że jednak w Zjednoczonym Królestwie te wszystkie prawa jednostkowe, które wymieniała konstytucja sowiecka, są znacznie bardziej respektowane, aniżeli były w Związku Sowieckim. No więc co to jest ta konstytucja w drugim tego słowa znaczeniu? Co to znaczy konstytucja jako zespół cech czynnościowych organizmu społecznego? To są te tak zwane instytucje miękkie, to są tradycje rozmaite, które w obrębie danego społeczeństwa występują, jego kultura, jego wartości i powstałe na bazie tych wartości struktury pobudek, struktury motywacji, jakaś kultura organizacyjna i tak dalej. Czyli mamy te dwa różne znaczenia słowa konstytucja i w związku z tym bardzo istotną rzeczą w kontekście dyskutowania tego właśnie argumentu konstytucjonalistycznego. To jest to, że tutaj nie stajemy przed wyborem albo jest konstytucja, albo nie ma konstytucji, tylko rozpatrujemy sprawę z punktu widzenia instytucjonalnej analizy porównawczej. Zadajemy sobie pytanie, ceteris paribus, który z tych typów konstytucji jest w stanie w lepszym stopniu stwarzać tego rodzaju oprawę instytucjonalną, w ramach której może właśnie odbywać się ta swobodna i sprawnie działająca konkurencja pomiędzy różnymi agencjami arbitrażowymi czy też obronnymi, ta rama instytucjonalna, w ramach której mogą zacząć właśnie skutecznie obowiązywać te wszystkie argumenty natury ekonomicznej i moralnej, które przytoczyłem na wstępie. I teraz, jeśli najpierw weźmiemy pod lupę konstytucję w pierwszym tego słowa znaczeniu, czyli tą konstytucję jako formalny dokument, który jest tworzony przez przedstawicieli monopolistycznego aparatu przemocy kontrolującego dany obszar, czy społeczeństwo zamieszkujące dany obszar. W jakim stopniu tego rodzaju dokument jest w stanie stworzyć tego rodzaju oprawę instytucjonalną? I można zasugerować, że w stosunkowo niewielkim stopniu. I można się tutaj na przykład odwołać do jednego z najbardziej słynnych i najbardziej kontrowersyjnych stwierdzeń pochodzących z filozofii Wittgensteina. Wittgenstein jest między innymi znany z takiej tezy, wtedy kiedy ją ogłosił, dosyć kontrowersyjnej, obecnie już mniej, chyba jednak zaakceptowanej przez większą część środowiska filozoficznego, że nie może istnieć coś takiego jak samowymuszająca się reguła. Logicznie rzecz biorąc,
coś takiego istnieć nie może. I on to zilustrował, sugerując, że dobrym przykładem takiej niemożliwości istnienia wymuszającej się reguły jest niemożliwość istnienia języka prywatnego. Języka prywatnego, czyli języka, który jest stosowany tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Bo jeśli jakiś język, czyli jakieś narzędzie komunikacyjne oparte na pewnego rodzaju zbiorze reguł właśnie, to jest bardzo ważne. Język to jest coś, co jest oparte na zbiorze reguł. Jeśli mielibyśmy do czynienia z językiem, którego używa tylko jedna osoba, to nie mielibyśmy tutaj do czynienia z żadnym logicznym rozróżnieniem na rzeczywiste trzymanie się reguł tego języka, używanie reguł tego języka w sposób poprawny, a twierdzeniem, że się trzyma reguł tego języka. Taka osoba mogłaby tak naprawdę wypowiadać dowolne kwestie, a potem ex post twierdzić, że cały czas używa tego języka w sposób poprawny. No bo któż inny może to zweryfikować, jak nie tylko i wyłącznie ta osoba. I w związku z tym ona może powiedzieć wszystko. W związku z tym te reguły językowe nie są tak naprawdę żadnymi regułami. Są pseudoregułami, są takimi wydmuszkami reguł. I teraz jeśli to przełożyć na ten grunt instytucjonalno-konstytucyjny, to w momencie, kiedy mamy do czynienia z tym formalnym dokumentem, najwyższym aktem prawnym, który został stworzony przez przedstawicieli pewnego takiego właśnie monopolistycznego, monocentrycznego strażnika prawa i porządku i jednocześnie ten dokument, jego zapisy są interpretowane przez przedstawicieli tej samej instytucji i egzekwowane przez przedstawicieli tej samej instytucji, to można by zasugerować, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją analogiczną do tej sytuacji z językiem prywatnym. Że zawsze przedstawiciele tej monocentrycznej, monopolistycznej instytucji mogą ex post twierdzić, że oni trzymają się reguł, które sami sobie wyznaczyli. Tutaj, jeśli już jesteśmy na gruncie szeroko rozumianych nauk społecznych, to można by zasugerować, że jeszcze jednym analogicznym przykładem jest argument Misesa, już wspominany przeze mnie, o niemożliwości istnienia. Tam mówiliśmy o języku prywatnym, tak zwanym. Tutaj byśmy mogli powiedzieć, mówić o cenach prywatnych, czyli cenach wyznaczanych przez jeden jakiś monopolistyczny twór, jakim jest państwo na przykład, tak jak to miało miejsce w systemie komunistycznym. I te ceny też nic nie znaczą. I sposób ich kształtowania się nie jest tak naprawdę podporządkowany żadnym regułom, regułom rozumianym jako jakaś taka intersubiektywna praktyka społeczna. Ceny wyznaczane przez siłowego monopolistę nie spełniają funkcji cen, bo w żaden sposób nie odzwierciedlają relatywnej rzadkości dóbr, nie odzwierciedlają w żaden sposób przedsiębiorczych antycypacji tego, jaki będzie przyszły popyt na różne dobra i usługi. No i w związku z tym nie da się przy pomocy tego rodzaju cen, czy też pseudocen dokonywać rzetelnego rachunku ekonomicznego. I analogicznie można by stwierdzić, że reguły konstytucyjne wytworzone przez tego rodzaju monopolistyczną, monocentryczną instytucję, które jednocześnie mają być i egzekwowane, interpretowane przez tę samą instytucję, nie są prawdziwymi regułami, nie mogą nimi być, są pseudoregułami, ponieważ znowu nie ma tutaj tego logicznie znaczącego rozróżnienia na rzeczywiste trzymanie się tych reguł, a jedynie twierdzenie, że się tych reguł trzyma. Ktoś mógłby odpowiedzieć, ale przecież nie jest do końca tak. Ten twór może jest monopolistyczny, ale mimo to jest wewnętrznie podzielony. I właśnie dobra instytucjonalna oprawa konstytucyjna to jest taka, która dzieli wewnętrznie kompetencje tego rodzaju monopolistycznej instytucji. Więc jest tutaj jakiś zewnętrzny ogranicznik. To nie jest sytuacja tak jak z tym językiem prywatnym czy z tymi cenami prywatnymi. Po to jest ten trójpodział władz, po to jest ten tak zwany system checks and balances, żeby ten wewnętrznie podzielony twór rzeczywiście mógł weryfikować sam siebie i ograniczać sam siebie. Jest w tym stwierdzeniu ziarno prawdy, tylko że nawet jeśli przyjmiemy, że w obrębie tego monopolistycznego tworu
tego monopolistycznego, tej monopolistycznej agencji ochronno-sądowniczej, jaką jest państwo, występuje tego rodzaju wewnętrzny podział pomiędzy różnymi grupami interesu, które mają różne kompetencje, to mimo wszystko dalej jest to instytucja monopolistyczna. W związku z tym w pewnym wystarczająco ogólnym tego słowa znaczeniu to tak naprawdę wciąż jest jedna grupa interesu, czyli grupa, która ma wspólny interes zdobycia władzy, zachowania tej władzy na jak najdłużej i kontrolowania społeczeństwa przy pomocy tej władzy. Czyli w takiej sytuacji, w której na przykład społeczeństwo zaczyna protestować przeciwko temu, co postrzega jako próba jakiejś likwidacji, nawet na poziomie takich pozorów tego wewnętrznego rozdrobnienia, to tu już raczej by należało powiedzieć, że to społeczeństwo, czyli taki pewien organ autentycznie zewnętrzny, osobny wobec państwa, tak jak w tym klasycznym rozróżnieniu Nocke'a, mamy państwo versus społeczeństwo, to tam społeczeństwo jest tak naprawdę jedynym skutecznym strażnikiem tych konstytucyjnych ograniczeń. To społeczeństwo jak gdyby tutaj swoją kontrinterpretację wysuwa i buntuje się przeciwko temu, że państwo próbuje się wewnętrznie za bardzo konsolidować. I tylko w tym sensie można powiedzieć, tylko w tym sensie możemy tutaj mówić o tym, że istnieje jakiś zewnętrzny ogranicznik, który sprawia, że to nie jest taka sytuacja jak z tym językiem prywatnym, czy z tymi cenami prywatnymi, że to są takie zupełne wydmuszki. Więc ten wewnętrzny, to wewnętrzne rozdrobnienie, ten wewnętrzny trójpodział, ten checks and balances, jeśli oderwać, rozpatrywać to w zupełnym oderwaniu od reakcji społecznych, w tym jakichś takich reakcji, które rzeczywiście w sposób konsekwentny i zasadniczy będą zawierały w sobie jakiegoś takiego ducha obywatelskiego nieposłuszeństwa, to byśmy mogli porównać do czegoś, co w historii myśli gospodarczej było nazywane socjalizmem rynkowym. Były patron Akademii Ekonomicznej, Oskar Lange, miał właśnie taki pomysł, że mogą istnieć tak zwane ceny symulowane, czyli że menedżerowie w socjalistycznej gospodarce mogą podejmować próby bawienia się w przedsiębiorców, bawienia się w konkurencję, bawienia się w wypracowywanie zysków i tak dalej. Ale zawsze tutaj stajemy przed następującym dylematem. Jeśli oni się tylko w to bawią, jeśli nie mają prawa do angażowania się w te wszystkie typy działalności, w jakie angażuje się prawdziwy rynkowy przedsiębiorca, czyli to nie oni sami decydują, w jaki sposób wykorzystają wypracowane zyski, to nie oni decydują, w jakim stopniu one będą zainwestowane w badania i rozwój, w jakim stopniu przeznaczone na wypłacanie dywidend, jeśli oni nie mogą swobodnie dokonywać wszelkiego rodzaju operacji restrukturyzacyjnych, takich jak fuzje, przejęcia, spin-offy i tak dalej, jeśli nie mogą emitować akcji i obligacji, jeśli nie mogą robić tego wszystkiego, co robią rynkowi przedsiębiorcy, to nie są żadnymi przedsiębiorcami, są pseudoprzedsiębiorcami, są takimi wydmuszkami właśnie. Więc jest to nic innego jak symulacja rynku w warunkach braku rynku, bo socjalizm to jest brak rynku. I analogicznie można by twierdzić, że ten trójpodział władz, czy ten system checks and balances, to jest pewnego rodzaju symulacja konkurencji prawnej, symulacja konkurencji sądowniczej w warunkach monopolistycznych, a więc to wciąż jest wydmuszka. I on to może przestać być wydmuszką, tak jak już powiedziałem, tylko w takim stopniu, w jakim społeczeństwo bierze to za coś więcej niż wydmuszkę i bierze na siebie rzeczywiście rolę tego konstytucyjnego strażnika. Więc przechodząc teraz od tej konstytucji rozumianej właśnie jako twór pewnego monopolistycznego aparatu przemocy, na koncepcję konstytucji jako właśnie zbioru miękkich instytucji, kultury organizacyjnej, wartości społecznych i tak dalej, to tutaj widzimy, że można by sformułować taką tezę, jak to mówi Roderick Long, że najskuteczniejsza forma konstytucyjnych ograniczeń, autentycznych, skutecznych konstytucyjnych ograniczeń, to jest właśnie konkurencja rynkowa. Bo w przypadku takiej konkurencji rynkowej, w tym systemie tak zwanej anarchii rynkowej, mamy już do czynienia, powiedzmy, z trójpodziałem władz, tylko może z tysiąc podziałem władz, z tysiąc podziałem władzy,
w zależności od tego, ile będzie tego rodzaju konkurujących ze sobą przedsiębiorstw, ale to nawet to już jest pewnego rodzaju metaforą, bo tutaj nie możemy już mówić o władzy, czyli o relacji wertykalnej, o relacji hierarchicznej, o relacji poddaństwa, tylko musimy tutaj mówić o relacji horyzontalnej, o relacji pomiędzy klientem a dostarczycielem pewnych usług, więc to też sprawia, że zarówno przedsiębiorstwa mogą się w maksymalnie skuteczny sposób trzymać nawzajem w szachu, tak jak to się odbywa w wszelkiego rodzaju sektorach, gdzie prywatna przedsiębiorczość obecnie nawet panuje, a z drugiej strony mogą być w znacznie skuteczniejszy sposób trzymane w szachu przez swoich klientów niż obecnie monopolistyczne aparaty przemocy, czyli państwa, mogą być trzymane w szachu przez społeczeństwa, gdzie mamy do czynienia z ogromną asymetrią siły, ogromną asymetrią organizacyjną i tak dalej, i tak dalej. Więc podsumować rozważania nad tym pierwszym argumentem, nad tym argumentem konstytucyjnym, nad tym argumentem wysuwanym przez Buchanana i jego stronników, podsumowując ten argument, można by powiedzieć, że oczywiście ta tak zwana anarchia rynkowa potrzebuje konstytucyjnych ograniczeń, ale najskuteczniejszą formą konstytucyjnych ograniczeń jest konkurencja rynkowa. Konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami oferującymi usługi prawne i sądownicze, no i pomiędzy ich klientami, którzy wtedy muszą mieć świadomość tego, muszą mieć wystarczający poziom świadomości moralnej i ekonomicznej, żeby rzeczywiście przyjąć rolę osób, które będą w sposób konsekwentny i bezlitosny rozliczać te konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa z jakości ich usług. Więc może tyle na temat argumentu numer jeden. Teraz argument numer dwa, który jest w pewnym sensie wariacją na temat argumentu numer jeden. To jest argument z błędnego koła. I to jest argument mówiący rzecz następującą. Jeśli zakładamy, że w obszarze sądownictwa i obronności mogą obowiązywać te wszystkie argumenty natury ekonomicznej, te argumenty o systemie cenowym, o konkurencyjnej strukturze pobudek i o jakiejś innowacyjności, która jest typowa dla systemów konkurencyjnych i przedsiębiorczych i tak dalej, to musi istnieć jakiś system prawny, który w skuteczny sposób zabezpiecza prawa własności i w skuteczny sposób wymusza, czy umożliwia skuteczne wymuszanie zawartych umów. A jeśli tego rodzaju oprawa instytucjonalna jest niezbędna do tego, żeby się ten przedsiębiorczy, konkurencyjny system mógł wykształcić, to tenże system sam nie może wyłaniać z siebie tego rodzaju systemu prawnego. Bo jeśli przyjmiemy, że ten system jednocześnie zależy od istnienia tego skutecznego zabezpieczania praw własności i umów i zakładamy, że on wyłania z siebie możliwość skutecznego egzekwowania umów i chronienia praw własności, to obracamy się w błędnym kole. Zakładamy, że pewna struktura instytucjonalna, której bronimy, wykształca tego rodzaju zjawisko, od istnienia którego zależy istnienie tejże struktury. Więc to jest zarzut o to, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju błędnym kołem. Ale wydaje mi się, że tak naprawdę tutaj żadnego błędnego koła nie ma. Bo tak jak na przykład mamy teoremat regresji w teorii monetarnej, tak samo tutaj myślę, że mamy pewien analogiczny teoremat regresji w odniesieniu do instytucjonalnej struktury produkcji. Bo proszę zwrócić uwagę, że ten argument, który rzekomo sugeruje istnienie jakiegoś błędnego koła w rozumowaniu na temat tych rozmaitych struktur instytucjonalnych, można odwrócić. Można powiedzieć, ok, istnienie tego rodzaju anarchii rynkowej wymaga możliwości skutecznego zabezpieczania praw własności i zawartych umów, co z kolei wymaga istnienia jakiegoś systemu prawnego, wcześniejszego, jak gdyby logicznie, niż ten system anarchii rynkowej, ale z kolei istnienie tegoż systemu zabezpieczania praw własności i zabezpieczania zawartych umów wymaga uprzedniego istnienia rynku. Bo żeby taki system prawny mógł powstać,
No to oczywiście wymagane jest jak gdyby zdobycie wystarczającej liczby zasobów. Jak gdyby no, istnienie takiego systemu prawnego wymaga istnienia odpowiedniej infrastruktury, wymaga istnienia no, po prostu całego szeregu podstawowych zasobów infrastrukturalnych, jakichś żywieniowych, obronnych i tak dalej, który to zasób nie mógłby powstać, gdyby w obrębie danej społeczności nie istniały już jakieś takie miękkie instytucje, które umożliwiają wchodzenie w transakcje rynkowe. I to można na przykład lepiej zilustrować na przykładzie dwóch klasycznych teorii tego, w jaki sposób powstają terytorialne aparaty przemocy, czyli państwa. Jest z jednej strony teza hobsowsko-lokowska, że to jest kwestia jakiejś umowy społecznej, a z drugiej strony jest hipoteza oppenheimerowsko-olsonowska, mówiąca, że to jest tego rodzaju instytucje powstają wskutek przekształcania się tak zwanych wędrujących bandytów w bandytów osiadłych. I teraz niezależnie od tego, którą z tych tez przyjmiemy za prawdziwą, musimy zdać sobie sprawę, że czy to zawarcie jakiejś hipotetycznej umowy społecznej, czy to przekształcenie się jakiejś grupy wędrujących bandytów w grupę osiadłych bandytów wymaga wcześniejszego istnienia rynku, wymaga wcześniejszego istnienia praw własności prywatnej, swobody wymiany tytułów własności, wymuszania skutecznego rozmaitych kontraktów, akumulacji dóbr kapitałowych i tak dalej. Bo ani do żadnej umowy społecznej nie dojdzie, ani też nie dojdzie do zgromadzenia przez pewną grupę wędrujących bandytów wystarczającego bogactwa, wystarczających zasobów, żeby się oni mogli w bandytów osiadłych przekształcić, jeśli tego rodzaju jeszcze logicznie wcześniejsza struktura miękkich instytucji rynkowych jak najbardziej nie istnieje. Więc teraz widzimy, że nie jest tak, że te wszystkie argumenty ekonomiczne, które wymieniłem na początku, misesowskie, hajekowskie, bombawerkowskie i tak dalej, są w stanie obowiązywać tylko wtedy, kiedy istnieje już jakiś formalny system prawny. Nie, one muszą obowiązywać wcześniej, bo ich obowiązywanie jest warunkiem powstania jakiegokolwiek systemu prawnego. W związku z tym widzimy, że to, jaką one formalną postać przybiorą, czy to będzie forma monopolistyczna i monocentryczna i przemocowa, tak jak w przypadku klasycznych państw, czy też to będzie forma przedsiębiorcza, policentryczna, konkurencyjna, tak jak to by miało miejsce w przypadku tej tak zwanej anarchii rynkowej, to już jest kwestia wtórna. I to jest kwestia, która już zależy wyłącznie od tego, jak te miękkie instytucje się rozwiną, od tego, jaki jest stan, powiedzmy, ekonomicznej i moralnej świadomości społeczeństwa, tego, jakiego rodzaju rozwiązania dane społeczeństwo uzna za najbardziej korzystne, jeśli chodzi o zabezpieczanie tych wszystkich wartości zawartych w tych instytucjach miękkich. Także no, widzimy, że tutaj żadnego błędnego koła w rozumowaniu nie ma. To wrażenie, że istnieje jakiegoś rodzaju błędne koło w rozumowaniu tutaj, oparte jest na niewystarczającej świadomości tego, że instytucjonalna struktura produkcji ma wiele poziomów, wiele etapów. Tak samo jak monetarna struktura produkcji ma wiele poziomów i wiele etapów. Na początku jest gospodarka barterowa, ale wskutek pewnego rodzaju procesów ewolucyjnych ona wykształca z siebie gospodarkę pieniężną. Tak samo instytucje miękkie, te instytucje związane z kulturą, tradycją, pewnego rodzaju nieformalnymi wartościami zawartymi w praktykach poszczególnych społeczeństw, dopiero wykształcają z siebie jakieś instytucje formalne, które umożliwiają lepsze, skuteczniejsze, obciążone mniejszymi kosztami transakcyjnymi dbanie o szacunek wobec tych wartości, a tym samym o sprawne funkcjonowanie społeczeństwa. Także tyle może na temat argumentu numer dwa. I teraz trzeci, ostatni argument, który najczęściej pojawia się w kręgach randowskich, takie mam wrażenie. I to jest argument na temat tak zwanego decydenta ostatniej instancji. Argument brzmi tak, że w tym systemie anarchii rynkowej nie ma żadnego decydenta ostatniej instancji, który jest w stanie na zasadzie
Roma locuta causa finita powiedzieć, ma być tak, a nie inaczej i w związku z tym uciąć wszelkiego rodzaju spory, a nie dopuścić do tego, żeby one się toczyły w nieskończoność, jakby to zdaniem zwolenników tego rodzaju argumentów musiało być w systemie tej tak zwanej anarchii rynkowej. I teraz, jaki jest błąd związany z tym argumentem? Błąd związany z tym argumentem polega na wierze w to, że istnieje coś takiego jak decydent ostatniej instancji, który jest w stanie powiedzieć, ma być tak, a nie inaczej i wymusić zgodność zachowań innych ze swoimi decyzjami. Nie ma kogoś takiego, nie ma czegoś takiego. Weźmy najpierw pod lupę ten system znany nam, istniejący w większej części świata, czyli właśnie ten system monopolistyczny, monocentryczny, państwowy. I ktoś by mógł powiedzieć, że tak, państwo jest właśnie takim decydentem ostatniej instancji. Z tym, że tak nie jest. I to możemy sobie zilustrować na dwóch przykładach. Po pierwsze, patrząc na samą wewnętrzną strukturę państwa. Nie ma żadnego decydenta ostatniej instancji, który jest w stanie wymusić współpracę sprawną, bezkonfliktową, czy przynajmniej wystarczająco bezkonfliktową współpracę pomiędzy poszczególnymi organami władzy państwowej. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że egzekutywa mówi, że nie będzie egzekwować tych decyzji, które podjęła legislatywa. Można sobie wyobrazić, że judykatywa ogłosi decyzje podejmowane przez legislatywę za niekonstytucyjne i w związku z tym nie wolno ich jak gdyby zaakceptować, taki wyrok wyda. Można sobie wyobrazić, że legislatywa odpowie na to, nie obchodzi nas to. Także widzimy, że nie ma żadnej instytucji nadrzędnej, która jest w stanie w sposób logicznie konieczny, obowiązujący wymusić współpracę między tymi instytucjami. Współpraca pomiędzy tymi instytucjami, pomiędzy tymi poszczególnymi organami władzy odbywa się tylko w takim stopniu, w jakim one są świadome po prostu tego, że współpraca jest im na rękę, że dzięki temu tylko oni są w stanie zapewnić wystarczającą spójność tego aparatu władzy, która to spójność umożliwi im czerpanie tego rodzaju zysków, które czerpią właśnie z możliwości sprawowania tych swoich władczych funkcji, niezależnie od tego, jak byśmy to chcieli moralnie oceniać, powiedzmy. Co więcej, nie ma żadnego decydenta ostatniej instancji, który jest w stanie ucinać konflikty pomiędzy instytucjami państwowymi, na przykład jakimiś jednostkami czy grupami społecznymi, które po prostu nie chcą się podporządkować z różnych względów. Przecież można sobie wyobrazić sytuację, że sąd wydaje pewien wyrok, a jakaś osoba czy jakaś organizacja mówi, nie akceptuje tego wyroku. Sąd apelacyjny podtrzymuje to, co mówi sąd pierwszej instancji, natomiast ta grupa oskarżona czy ta osoba oskarżona znowu mówi, nie, odwołujemy się ponownie. Sąd najwyższy podtrzymuje opinię sądu apelacyjnego. Na co grupa oskarżona mówi, nie podporządkowujemy się, organizujemy szeroko zakrojoną kampanię wyborczą, żeby zmienić skład legislatywy i zmienić prawo. Nie udaje im się to. No to mówią, wywołujemy rewolucję. Więc widzimy, że tutaj też możliwości mamy nieskończenie wiele. I błędem jest jak gdyby wiara w to, że istnieje jakaś instytucja przyjmująca formę takiej platońskiej formy, tak? Jakaś instytucja, która rzeczywiście jest w stanie powiedzieć, ma być tak, a nie inaczej i w tym momencie nagiąć rzeczywistość relacji społecznych do swojej woli. Gdyby kimś takim był nadczłowiek z planety Krypton, to może by tak było, ale nie ma człowieka z planety Krypton ani w systemie monopolistycznym i monocentrycznym, ani w systemie policentrycznym, konkurencyjnym, czyli w tym systemie anarchii rynkowej. I wspomniany już przeze mnie Roderick Long bardzo słusznie tutaj rozróżnia na właśnie platońską finalność prawną, a realistyczną finalność prawną. Ta tak zwana platońska finalność prawna to była taka finalność prawna, którą właśnie gwarantuje jakiś nadczłowiek z planety Krypton. Mówi, ma być tak i rzeczywiście tak jest, bo nikt się nie śmie przeciwstawić, to jest postać wszechpotężna, wszechwiedząca, no i każdy zdaje sobie z tego sprawę. Ale jak już powiedziałem,
tego rodzaju instytucji czy tego rodzaju bytu w relacjach międzyludzkich nie ma. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia ze strukturą instytucjonalną, która przyjmuje formę monopolistyczną i przemocową, czy też policentryczną i konkurencyjną. Natomiast co w przypadku tej tak zwanej realistycznej finalności prawnej, czyli takiej finalności prawnej, która umożliwia rozstrzyganie konfliktów w sposób wystarczająco satysfakcjonujący dla skonfliktowanych stron. To znaczy w taki sposób, że te skonfliktowane strony dochodzą do wniosku, że tak, jednak w naszym interesie jest, żeby nie ciągnąć tego konfliktu w nieskończoność, podporządkować się werdyktowi danej instytucji sądowniczej, i nie iść w zaparte, nie prowokować konfliktu z jakimiś powiązanymi z tą instytucją organizacjami obronnymi i tak dalej. I teraz trzeba przyznać, że tego rodzaju realistyczna finalność prawna występuje zarówno w systemie monopolistycznym i monocentrycznym, czyli państwowym, jak i w systemie policentrycznym i przedsiębiorczym, czyli w systemie tej tak zwanej anarchii rynkowej. Tylko teraz znowu. To jest pytanie o instytucjonalną analizę porównawczą. W którym przypadku ta tak zwana realistyczna finalność prawna jest lepiej skutecznie egzekwowalna z uwagi na immanentne instytucjonalne cechy tej bądź innej struktury? I ja twierdzę, że właśnie w tym systemie policentrycznym, w tym systemie przedsiębiorczym, czyli w tym systemie anarchii rynkowej, ta realistyczna finalność prawna byłaby lepiej egzekwowalna właśnie z uwagi na to, że w obrębie tego rodzaju instytucjonalnej struktury obowiązywałyby te wszystkie argumenty, czy mogłyby być jak gdyby wykorzystane pozytywne efekty tych wszystkich argumentów natury ekonomicznej, które wcześniej wymieniłem. Tam byśmy mieli do czynienia właśnie z konkurencyjną strukturą pobudek, czyli po prostu tym instytucjom ze względów czysto monetarnych i reputacyjnych tym samym również musiałoby zależeć na tym, żeby wydawać takie wyroki, które by były wyrokami finalnymi w tym realistycznym tego słowa znaczeniu, to znaczy w wystarczający sposób satysfakcjonującymi dla skonfliktowanych klientów. Tam mielibyśmy do czynienia z podporządkowaniem tego wszystkiego rachunkowi ekonomicznemu, który też by to wszystko racjonalizował. Tam byśmy mieli do czynienia z taką właśnie zdecentralizowaną strukturą niezależnych ośrodków decyzyjnych, co by z kolei sprawiało, że efektywniejsze byłoby gromadzenie informacji, zwłaszcza tych ściśle kontekstowych, czy o tym hajekowskim charakterze wiedzy utajonej, co też by usprawniało możliwość formułowania takich werdyktów, które by miały tą moc realistycznej finalności prawnej i tak dalej. Więc znowu, to nie jest kwestia tego, czy mamy możliwość korzystania z jakiejś finalności prawnej, czy z jakiegoś decydenta ostatniej instancji, tylko to jest kwestia tego, w obrębie jakiej struktury instytucjonalnej mamy możliwość korzystania z takich instytucji, które w większym stopniu gwarantują tą realistyczną finalność prawną. Nie tą wydumaną, platońską z planety Krypton, tylko realistyczną. Taką, która sprawia, że po prostu skonfliktowane strony, słysząc jaki jest werdykt, mają największą szansę na to, że usłyszą taki werdykt, który w maksymalnym stopniu, może nie w pełnym stopniu, ale w wystarczającym stopniu zaspokoi ich roszczenia, jak również ich oczekiwania wobec tego, jak należy się wobec tego werdyktu zachować dla swojej własnej korzyści, dla swojej własnej wygody życia, jeśli można by tak to ująć. Dobrze. I tyle na temat argumentu trzeciego. Czyli podsumowując, starałem się w tym swoim wystąpieniu obronić tezę, że system tak zwanej anarchii rynkowej jest jak najbardziej systemem, który jest oparty na solidnej oprawie konstytucyjnej, jest systemem, w którym w maksymalnie skuteczny sposób można właśnie dbać o szacunek dla pewnego rodzaju konstytucyjnych ograniczeń, jeśli odpowiednio subtelne i mądre jest nasze rozumienie tego, czym jest konstytucja, sprawnie działająca konstytucja. Po drugie, starałem się obronić tezę, że tego rodzaju system nie jest, czy twierdzenie, że jest on w stanie działać w sposób skuteczny, nie jest oparte na żadnym błędnym kole w rozumowaniu.
jakby przychylenie się do tej tezy wymaga z kolei odpowiednio zniuansowanego rozumienia tego, jak wygląda instytucjonalna struktura produkcji, a po trzecie starałem się udowodnić, że sprawne funkcjonowanie tego systemu nie wymaga istnienia żadnego decydenta ostatniej instancji, bo nie ma czegoś takiego jak decydent ostatniej instancji. Natomiast starałem się obronić tezę, że w tego rodzaju konkurencyjnym przedsiębiorczym systemie w maksymalnie skuteczny sposób będzie mogła być realizowana ta funkcja systemu prawno-obronnego, jakim jest wydawanie tego rodzaju decyzji, które wykazują coś, co można by nazwać realistyczną finalnością prawną, czyli wystarczającą, jak gdyby poziom wystarczającej, coś, co jest w stanie wywoływać wystarczającą satysfakcję po stronie wszystkich związanych z danym konfliktem stron, tak żeby one uznawały, że w ich interesie nie jest przeciąganie danego konfliktu w nieskończoność. Także dziękuję za uwagę. Tyle z mojej strony. Zapraszam do dyskusji, pytań, komentarzy i ewentualnego uściślania jakichś niejasności, które się mogły pojawiać w ramach wykładu. Jeszcze raz dziękuję za uwagę.